Sek! Uwaga, 85-700! Sekuento! Ależ tu jest energia, ależ tu jest moc, 85-800! Także w limicie, moi drodzy, czas na face to face. Ojojojojoj! Co tu się dzieje? Co kurwa? Bijesz jak ci... Nie muszę mówić, bo jutro jesteś bity tam. Ojojojojoj, tu już sporo nerwów był. Lekki taki plaskacz, natomiast prowokujący. Dostał za tego liścia, co dostałem na konferencji, nie? Dlatego będziesz bity, kurwa, jutro. Jest przystawka, jest próba high kicka. Bardzo, Przemek, nieładnie, że tak zrobiłeś, ja bym tak nigdy nie zrobił. Czysta patologia. Czysta patologia, natomiast zakończona uśmiechem. Co na to sekwenta? No z tą patologii nie bijcie, kurwa, liści, nie? Ale dla koziołka można napierdalać, bo on zasługuje na to, kurwa, bo jest parówą. Okej, czyli stop patologii, ale z drobnymi wyjątkami. Fame 23 przed nami, więc pokażę wam moje typy razem z BetClick, który jest partnerem dzisiejszego filmu. Na BetClicku wciąż dostępna jest promocja gry bez podatku. Szczegóły jak zawsze w opisie, tam też są informacje o moim kodzie SEP4. A teraz przejdźmy do typów. Wronek, koziołek, koro, Lexi. W walce AJ Tazy postawię na pełen dystans i tak samo zrobię w walce Alan Ferrari. Są to tylko moje przewidywania i nie muszą być one trafne. W opisie znajdziecie szczegóły co do trwającej promocji, a także informacje o moim kodzie SEP4. Obstawianie jest tylko dla osób pełnoletnich. Grajcie rozsądnie. Z buku! 85,5 Kornel! 85,600. Co w końcu? Wygadane jak na konferencji, no. Hałas zrobią jutro pięści. Wydamy. Tak jak chciałeś, na słowo honoru wagę zrobiłeś, 8,5. Czyli co, jestem honorowym człowiekiem? No nie do końca, no. Koziołek dzisiaj się ze mną, Koro się ze mną umawiał na wagę i przyszedł więcej o 100 gram niż no ja. No nie, ty miałeś mieć 85, ja chciałem się w ogóle na mnie ugadywać. A ty miałeś 85,600 dzisiaj. No tak, ale ja byłem po śniadaniu, a ty miałeś 85 mieć na wagę. No ja jeszcze też nie jadłem. No dobra, no w każdym razie jesteśmy w tej samej wadze. Ostatnio ta Atlas Arena nie była dla mnie szczęśliwa, także jestem wam coś winien i jutro zrobimy zajebiste widowisko. Ostatnio moja walka też nie miała jakichś dymów, a wyglądała, myślę, widowiskowo dla publiczności. Ja nie będę tutaj robił dymów na siłę, bo szanuję mojego przeciwnika, też do mnie przyszedł szacunkiem. Jaku! 80,900. Roger! 84,700. Jutro się uprzejmości skończą. Nie ma między nami konfliktu, ale jako sportowcy wiem, że jak wychodzimy do klatki, to już się zabawa kończy. Już dzisiaj. No dzisiaj jeszcze nie, jutro. Dzisiaj. Czyli się stresujesz? Nic. Masz duży stres, wiem o tym. Chyba nie taki duży jak ty. Zobaczysz. Pierwsza runda. Zobaczymy. Kuba Rzezniczak bardzo spokojny, natomiast Roger, czy u ciebie widać strach, czy nie? Jak odpowiesz na słowa Kuby? Bo Kuba chce się chyba troszeczkę tutaj jeszcze podgrzać. Już raz próbował z Legią, z Polonią. Nie ma żadnego strachu. Oczywiście zawsze jakieś nerwy są. To jest walka, to się wszystko może wydarzyć, ale jestem mega przygotowany. Jutro zobaczy, co to znaczy MMA, bo szalony mu nic nie pokazał, a ja mu pokażę to bardzo szybko. Stormin wnosi na wagę 84,800. Mahmud! A Mahmud Muradów profesjonalnie 85 kg. Tu nie będzie wymian słownych, tu jest profesjonalna wymiana spojrzeń. Głęboko zerkają sobie w oczy Mahmud Muradów, Norman, Stormin Park. Nie ma żadnych emocji, nikt nawet nie mruga, pojawia się uśmiech. No, I'm not scared. No chance, bro. Okay. Zobaczymy jutro. What? We will see tomorrow. Yeah, okay. No problem. I'll be there. Bro, he says I'm scared. I'm a fighter. No, well, he asked. Yeah, everyone gets nervous. He's nervous also, I see. It's part of the fight game. Everyone's nervous, but you use this nervous energy for reaction. So my 7th fight, I think, here on the Fame, maybe 8th fight, and I think this is the first time I'm the underdog, so a little bit less pressure, tougher fight, but I like it. I wanted a tough fight, and I knew they were going to give me Muradov, so I think it's an interesting fight. Small cage, punches, elbows, and he has to knock me out to win the fight. He's going to have to knock me out because I'll cut or something, but I don't quit, no chance. Do you think it's your toughest opponent in the Fame organization? Of course it is. Like, on paper, he's similar records MMA, but he's more knockout fights. Cześć, witam wszystkich, kto tutaj ogląda na YouTubie. Ja ją respektuję jako sportsmena, tak, ale jutro zobaczymy. Jestem przygotowany, ja będę zajebiście walka. Bardzo się cieszę. Kawronek wnosi na wagę 66,5. Limit 67,5 i dokładnie tyle na wagę wnosi Wronek, 67,5 kg. Co tam? Jak się czuję? Zajebiście. To
To jest koniec już żartów, to sobie zapamiętaj, nie? To już jest koniec żartów. Jutro spoko. Będzie kurwa, dzisiaj będziesz cały dzień o mnie myślał, to sobie zapamiętaj. Nie myślałem przez cały okres przygotowawczy. No to teraz zacznij. A słyszałem, że ty myślałeś, nawet śniłeś tak? o mnie. No. No to zobaczymy, no to zobaczymy. Ja jestem bardzo pewny siebie. Dobrze. To bądź, to będzie fajna bitka. No nie, no było między nami dobrze, jest na pewno dalej dobrze, ale jutro już jest walka, więc trzeba zapomnieć kurwa o tych koleżeńskich relacjach i wydaje mi się, że no kurwa będzie mocno jutro, nie? 86 kg, tyle na wagę wniósł Adrian. Waga wskazuje error, nie, a tak naprawdę 108 kg, tyle na wagę wniósł Nathan Marson. 77,900, a więc zdecydowanie lżejszy, najlżejszy z tej trójki, ale tu nie będzie, moi drodzy, face to face'a. Tu nie będzie spotkania bliskiego twarzą w twarz, chociaż Gracjan wyczekuje na swoich rywali. Nie chce opuszczać tej sceny, zanim nie zmierzy się ze swoimi przeciwnikami. Napierdolę, jak jestem gruby, w chuj. Jesteś. To prawda, to ja potwierdzam, nie będę dementował tego, naprawdę jest dobrze, jeśli chodzi o wagę. Nie potwierdzamy. Okej. Okay. Chociaż niektórzy potwierdzają. A Lizzy wnosi na wagę 64-63-100. To jest waga Lexi przed jutrzejszym starciem. Tylko wymiana spojrzeń. Tu już panie nie chcą ze sobą dyskutować. Trzeba będzie użyć pięści i kopnięć, aby zapewnić sobie zwycięstwo. Próbowałem jakoś sprowokować, natomiast to się nie udało. No, mam nadzieję, że ćwiczyłaś obronę na high kicka. Ja szczerze powiedziawszy na tego lewego high kicka czekam, natomiast czy zobaczymy coś ekstra, czy jeszcze jakieś inne niespodzianki są, bo wiem, że z Kubą Kowalewiczem próbowaliście przygotować coś niespodziewanego. Tak, są też, że mam nadzieję, że uda się mi wykonać obrotówkę, bo też ją ćwiczyliśmy. No i takie moje standardowe akcje z high kickami prawy, lewej, każdej. Ja bym powiedziała, że Liza jest jedną z cięższych. Nie wydaje mi się, żeby była cięższa niż Marta Linkiewicz, ale myślę, że jest od razu pod Martą. No dużo tego ćwiczyliśmy na sparingach też. Moje sparing partnerki kopały wysoko, więc no, ćwiczyłam tą obronę. Ejżej! Z tą atletyczną sylwetką wnosi na wagę 97-100 i znajduje się w limicie oczywiście. A ile wnosi na wagę? 95-300. To jest waga, którą wniósł na wagę Tazi. Pięknie. Świat się kończy. Kulturystyka, stary. Melanż. Co jest? Co się dzieje? A jak to jest moja sylwetka? Jak ci się podoba? Przepięknie. Myślę, że kończymy to zejście jedną pozą. Dobrze. Z męskiej sylwetki. Czyli tą, tak? Zdejmujemy pozę? Cały się, tak. Cały żeś się w brązerze wywalił. Jutro jak padniesz na deski, to będą mieli co czyścić, no nie? Ale dobra, patrz. A poczekaj, to robimy tak. Bokiem do sceny robisz tak. Na przedniej nodze się wypierasz, prosto, prosta linia. Okej. Okay. I skręcasz. Ręka lewa na biodro, bark, boom. I przypinka. Tutaj, przytył specjalnie do wagi te parę kilo i wszystko w brzuch poszło, nie? Dobra. Im bliżej walki, tym mniej się stresuje i myślę, że padło na właściwą osobę. Jeżeli ktoś miałby zatrzymać ten pociąg, to jestem to ja. Nie, no AJ nie jest jakimś super fighterem. No okej, dobrze wygląda, jest sportowcem, ale no klatka to jest moje miejsce, nie jego. On może no, pójść sobie na plażę albo właśnie na drążek. To nie jest jego miejsce, on tego pociągu nie zatrzyma na pewno, nie. Na pewno nie on. Limit kategorii półśredniej. Ostatecznie ten limit przez Alana nie został wypełniony. 81,700. Tyle Alan zaprezentował na porannej ceremonii ważenia, także przekroczony zdecydowanie ponad 4 kg limit kategorii półśredniej. Amadeusz Ferrari 77,500, nawet w limicie z tolerancją kategorii półśredniej. Moi drodzy, tu były dwa rozwiązania, jeśli chodzi o ten przekroczony limit ponad 4 kg przez Alana Kwiecińskiego. Były dwa scenariusze, które były rozważane przez organizację. Scenariuszem pierwszym było odwołanie tego pojedynku, ale ostatecznie do tego nie dojdzie. Natomiast zostaną wyciągnięte wobec Alana Kwiecińskiego konsekwencje. A tymi konsekwencjami są... Dariusz, stary Ferrariego, Rośli! Tak, moi drodzy, to się wydarzy nie za sprawą Amadeusza Ferrariego, bo Amadeusz był gotowy na ten pojedynek, natomiast te niesubordynacje ze strony Alana Kwiecińskiego i ten limit wagowy przekroczony ponad 4 kg musiały znaleźć jakieś konsekwencje. Tą konsekwencją jest właśnie
tak zwany stary Rosik, a więc tata Amadeusza Ferrariego, 96 kg. Tyle wniósł na wagę. Pojedynek 2-1 na zasadach MMA, to wydarzy się jutro. Alan Kwieciński, pewny swego, zgodził się na to wyzwanie bez dyskusji. Jest jeszcze bardziej nakręcony tym wyzwaniem, tą rywalizacją niż pierwotnym starciem. A rodzina Roślików chce zakończyć ten konflikt, który w ostatnich dniach nabrał jeszcze wyższej temperatury. Jak to wszystko się zakończy? Dobrze, że się bijemy. Super, ja jedynie mogę za co przeprosić, to że nie zrobiłem tej wagi, tylko za to. Ty masz dużo rzeczy do powiedzenia. Za wiele rzeczy powinieneś przeprosić. Za lata oszukiwania wszystkich, ale daj mi skończyć, nie przekrzykuj mnie. Nie przekrzykuj mnie. Za lata oszustw, pomawiania, za te farmazony wszystkie, o których mówiłeś przez te lata, kłamstwa, pomawiania Amadeusza. Jutro go skasujemy. I to, że jutro jesteś skazowany. Ja moją żonę pomawiałem. Za to, dzięki. Za to jutro dostaniesz na dziurę, arcypało. Ej, mieliśmy się walić jeden na jeden. Co jest, Alan? Czego żeś tej wagi, kurwa, nie zrobił? Mówiłeś 2 dni temu, że będzie super. Poślizgnąłem się po prostu, ale tobie też się poślizgnęło chyba z Polakiem, prawda? O 3 kilo. I czemu nie? I czemu ten? Czemu normalnie wziął wagę? Nie wiem, czy pamiętasz, ja wtedy miałem... Jedziemy z nim, słuchajcie! Jeśli chodzi o Polaka... Ja wtedy, nie wiem czy pamiętasz, w ogóle nie chciałem wyjść do tej walki, miałem kontuzję. Ale mówiłem, przecież beka była, o, halux, a nie kontuzja. Po prostu miałem za mało czasu. Na 15 kilo. A nie chciałeś mnie oszukać, Alanie? Nie chciałeś mnie oszukać? 15 kilo. Nie chciałeś mnie oszukać? Przyznaj, chciałeś mi sypnąć drobne ze swojej wypłaty i mieć 10 kilo przewagi. Ale nie, słuchaj, absolutnie nie. Po prostu normalnie, bo jak gdybyś był facet z jajami, to byś to wziął już moje 30% i tyle. Jak ja bym był facet z jajami, jak ty byś był honorowy, to byś zawalczył za darmo, tak jak mówisz, że ze mną możesz nawet za darmo. Ja się zgodziłem na tą walkę, ja chciałem tylko dopłaty pieniędzy za to. Dostałeś 30% ode mnie. Nawet się zgodziłem na 40%. Kolejna sprawa, była też taka możliwość, czego nie powiedziałeś. Jutro miałem mieć również kategorię 84 kg bądź 86 i normalnie się biłem w dniu walki, czyli przed walką po prostu miałem mieć 86 kg, żebym się po prostu nie ładował, żeby po prostu osłabiony dalej. Taka jeszcze była propozycja, czego nie wziąłeś oczywiście. Nie, no ja się właśnie zgodziłem na tą kategorię, tylko powiedziałem, że muszą mi dopłacić, nie? 30% chciałem mojej wypłaty więcej. I żeby się szarpnęli. To chyba wydaje mi się, że dość uczciwe dla obu stron. Nie chcieli, ale wydaje mi się, że mimo wszystko i tak jest ciekawiej. A rewanż... To jest main event! I to jest main event! Na to właśnie ludzie czekają. A może nowy main event? Nie no. Dobra, jedziemy. Zajebista waleczka będzie. Ej, popierdolone, ale nie ukrywam, że jutro wjeżdżam ze starym na plecach. Oczywiście, to nie jest, dla niektórzy myślą, że to jest brak szacunku, ale ojca kocham ponad wszystko i walimy tego farmaza na dziurę, a później może zrobimy rewanż 1-1. Jak najbardziej. I wtedy normalnie zrobię, będę miał dużo więcej czasu na zbijanie wagi, bo naprawdę, ile, 4 tygodnie? 4 tygodnie na zbijanie na 15 kilo? Trochę się przeliczyłem z tą wagą, ale uwierz mi, że jeżeli dojdzie do naszego rewanżu, będzie to na 77. Słuchajcie, dojdzie, bałeś się, czy ja tutaj przyjadę, czy ja będę gotowy? Bałeś się o to? No ja jestem, ja zrobiłem całą robotę, pretensje możesz mieć do siebie, ale spoko, jest pośrodku. Ale wydaje mi się, że ludziom i tak się to spodoba, bo jest to coś nowego. I to jest zajebiste. Nowy main event Gali Fame 23. Alan Kwieciński kontra Ferrari. I stary Ferrari, jak to zostało nazwane, więc rodzina Roślików. Ale ogólnie zanim zaczniemy też, dawaj, to chciałbym coś przeczytać. Pewien list. Potwierdzam, że rzeczywiście otrzymam od Łukasza K. marihuanę. Co? Nie było tego jednak 180 gramów. Zdecydowanie mniej. Około 100 gramów może. Za sprzedaż 20 gramów dostawałem 100 zł. Ta kwota była dla mnie. Tam marihuana przychodziła z ręki do ręki. Od momentu otrzymania narkotyków, tutaj jest nazwisko, dalej przekazałem ją do nazwisko. Nazwisko nie prosił o pomoc. O dalsze rozpowszechnianie narkotyków, żeby się z tym nie bujać. Z nazwisko na K było tak, że za każde sprzedane 20 gramów mam dla siebie 100 zł. On resztę mi tak wychodziło, że tylko zarobię. K nazwisko
nie podał takiej sumy. Ja to sobie wyliczyłem na kalkulatorze. Natan, szybciej, dawaj. Okej, wrócę po prostu. Jest to z prokuratury, czy tam z sądu, zeznania Alana Kwiecińskiego. O. Tak wyjaśniłem Kwieciński. Potwierdzam, że rzeczywiście otrzymam od Łukasza Kamar. Powiedział od kogo, gdzie, za ile, po co, teraz... kiedy i gdzie. Jest to jedna z 50 stron. Dobra, Natan, i na Instagramie to, natan.marton jest... macie całość. Dobrze. Ale co nie jest, ale że ta konfitura się rozjebała? On, Alan już się też na ten temat wypowiadał. Że się możecie, rozjebał na możecie sobie, odpalić nawet przed chwilą z nim. I co? Mówił tak, że sobie obejrzycie. Skupmy się teraz na twoim rywalu. Ale słuchaj, ale, nie dość, że ale się to nie jest wasza walka. Natan, ale ciekawe, Natan, jeszcze raz i kończymy program. Obiecuję ci to. Jeszcze raz i kończymy program. Przysięgam ci, tak? Słuchajcie, właśnie zostałem poinformowany, że Krzysztof Rozpara podjął decyzję o zakończeniu trwającego programu Face to Face. Przedstawię w tym momencie stanowisko Federacji Fame do zaistniałej sytuacji. Federacja Fame nieustannie dąży do dostarczenia swoim fanom rozrywki i emocji na najwyższym poziomie. Są jednak tematy, które nie mogą być wykorzystywane jako narzędzia promocji naszych wydarzeń. Do takich należą m.in. celowe ataki na rodzinę zawodnika, normalizowanie zachowań kryminogennych czy promowanie społecznie nieakceptowalnych postaw. Zawodnicy doskonale zdają sobie sprawę, które kwestie są niedopuszczalne. Jako organizacja stanowczo potępiamy tego typu działania. Dlatego dzisiejszy program Face to Face został przerwany. No jest mi w cholerę przykro, no niestety, panowie. Chciałbym taka jest tylko... decyzja organizacji. Krzysztof Rozparę przekazał mi chciałbym powiedzieć tylko także... jedną rzecz. Przez drogę, którą przechodzisz przez życie, modlę się, abyś był zawsze bezpieczny. Wiesz, co tu powiedział? Twoja mama. Zobacz, co ja mam. Jak? Przez drogę, którą... Mam naszyjnik od twojej mamy. Gracjan, to tylko, słuchaj, mała zapowiedź do naszych widzów jutro o starcie dwóch na jednego. Szkoda, że tak się stało, bo miałem fajne tematy do poruszenia. Jak bingo wszystko gra, jak skarby złoty smak, dlatego gram w abach. Jak bingo wszystko gra, jak skarby złoty smak, dlatego gram w abach. Owocowe wtorki, a nie owocowe czwarte. Pracuję przy naszym...